Zobaczcie, jak mam fajnie usytuowany pokój. Tu mam ten club lounge, gdzie mogę wpaść na drinka. Mój pokój jest ten, 1807, czyli location jest taka super. Zobaczcie teraz, jak mam blisko do basenu. Na razie nikogo nie ma, także mogę filmować, bo wiecie, jak to jest. Tu jest takie do siedzenia, jak ktoś chce sobie zapalić i nie chce na wietrze siedzieć, to można w miarę jeszcze palić w Wietnamie. No i basen, także basen jest ładny. A dopiero co go odnowili. Panoramiczny widok na miasto stąd jest. Jest na 18 piętrze, na dachu. Tylko że czasami jest wiatr. Aż teraz jest, jak widać. Tu jest bar, mają happy hour, czyli drinki dwa za jednego, chyba od 5:30 do 7:00. I zaraz sobie tu wskoczę, dlatego że potrzebuję się bardzo zrelaksować. Bardzo mało spałam przez ostatnie 2 dni. Więc bardzo fajnie mi dali pokój. Znaczy, tutaj nie dają, trzeba było zapłacić sobie za upgrade. To nie ma tak, że jestem travel agent i mi zdają za darmo. A dostałam trochę lepszą cenę za normalny pokój, ale zrobiłam upgrade, zapłaciłam ekstra. No co, w końcu są moje urodziny i tak wygląda pokój. On jest mniejszy niż się wydaje, ale tutaj tak dodają wszędzie lustra, więc no, wydaje się większy, no, ale w sumie jest ok. Zrobiłam taki mały tour na Instagramie. Więc mówiłam, że pan musiał przyjść i mi otworzyć balkon. Sprzedają pokoje z balkonami, których nie można używać bez podpisu. Przyszedł i mi otworzył i taki mam widok. Bardzo gorąco tutaj w ogóle, jak w saunie, także chętnie do basenu wskoczę. Jak tam moje nowe okulary? Włosy oczywiście już jak siano, bo w tej wilgotności, także strasznie, ale okulary chyba pasują do mojej twarzy. Ja, czyli mój prezent urodzinowy. Ale wiecie jeszcze co? Dzisiaj leciałam tym nowym Airbusem 350. Airbus 350 A900. A naprawdę super samolot. Także cieszę się bardzo, że miałam okazję przelecieć się pierwszy raz z mojej urodziny. Widzę, że ten Airbus będzie na pewno popularny wśród różnych linii lotniczych. Na razie słyszałam właśnie, że Cathay kupiło, leciałam Cathay z Hongkongu tutaj do Saigonu, że kupiło ich kilka i naprawdę super siedzenie, premium economy, było niesamowicie wygodne, 100 razy lepsze niż Air Canada. A no, także mam nadzieję, że Air Canada weźmie to pod uwagę i też się postarają. W każdym razie samolot jest przepiękny, polecam naprawdę. No i tu jest to miasto Ho Chi Minh, czyli Saigon. Były. I tak to wygląda tutaj. Więc jeśli ktoś fajny pokój, to naprawdę polecam ten 1807. Także jest bardzo mało tutaj pokoi z balkonami. Ja bardzo lubię mieć balkon. Nienawidzę siedzieć w środku, tylko w air conditioning. Więc polecam ten pokój. No i to, że to jest ta Club Lounge, to jest też bardzo fajne, bardzo pomocne. Także warto wydać ekstra pieniądze na to i zrobić sobie upgrade. Nikogo nie ma, także mogę filmować. Hi guys. Także tutaj serwują śniadanie rano.
później popołudniową herbatę i obiad wieczorem, a w międzyczasie mają różne takie jakieś owoce czy coś, żeby szybko sobie wziąć, i mają też piwo, wodę, także za 60 dolarów amerykańskich, a opłaca się zrobić tą upgrade, dlatego że w tych hotelach weźmiesz jedno piwo, to cię kosztuje 10. Nie wiem dlaczego. Ich piwo nazywa się San Miguel właśnie, co po hiszpańsku bardziej brzmi. Ale jest to tutejsze piwo. Co tutaj mamy? Mamy jakieś passion fruit, jakieś tam ciasteczka, orzeszki, jakieś bułki, dżem, rambutany. O, mają te Lou Macarons, very French, bo Wietnam jest też, przecież ma tradycje francuskie. I tak, tutaj mają jeszcze gazetki i piękny widok na miasto z podobnym balkonem, jaki ja mam w pokoju. No i pogodą za bardzo się nie nacieszyliśmy tutaj. Nie nacieszyłam się. Zobaczcie, czarne chmury. Prawie telefon wyrywa z ręki, taki wiatr. Ja zostawiałam książkę na basenie i poszłam sobie tutaj na afternoon tea, ale na szczęście mi chłopaki wzięli tą książkę i schowali. Taka burza nadciąga nad Ho Chi Minh City. Jak szybko te chmury lecą. Wow. Widzicie, co mnie tutaj rozpieszczają. Przyszłam do pokoju i zastałam to. A przed chwilą zapukał chłopak i przyniósł mi to. Także nie wiem, jak ja to wszystko zjem. Jeszcze mam iść na obiad. No i przestało padać. I zaczyna się robić wieczór. I zaczynają się światła miasta zapalać. Bardzo klimatyczne oświetlenie jest w tym pokoju. Jakie ładne cienie robią te lampy na suficie. Tutaj też są bardzo takie miłe, przytulne lampki. O, z takim design. Proszę. Ale te najbardziej mi się podobają. A szczególnie to odbicie ich na suficie. Takie drobiazgi, a cieszą, prawda? I wygląda to bardzo ładnie. Cieszę się, że mam balkon. Nie lubię, jak w hotelach nie ma balkonów. Nie lubię siedzieć w AC cały czas zamknięta. Ho Chi Minh City by night. Przyszedł czas, żeby spróbować sajgonki w Sajgonie. Zobaczymy, czy tutaj mają najlepsze sajgonki. Te małe są fajne. To jest bardzo fajna lounge. Czyli taka knajpka. Bardzo przyjemne klimaty tutaj są. Przytulnie bardzo. I znowu pada. I muzyka gra głośno, także nie mogę nagrywać za dużo. Jak dają, to nie powinno się zmarnować. Więc powiedzmy, że chociaż spróbuję.
mojego birthday cake. Dobry, bo nie jest słodki. Bardzo fajny dzień był. Jeszcze usiądę sobie z piwkiem na balkonie, popodziwiam tu widoki. Świeczka mi się tu pali, pachnąca. No i tak. Na pewno nie zapomnę tych urodzin długo, czy w ogóle, bo nie zawsze zdarza mi się spędzać urodziny na wyjazdach. Ostatnim razem, kiedy byłam na wyjeździe, sorry, że taka mgła jest, dlatego że znowu mi aparat zaparował, bo w pokoju jest zimno, a tutaj jest gorąco. To było 3 lata temu, kiedy pojechaliśmy na moje 50. urodziny na Pelee Island, czyli na taką wyspę na jeziorze Erie u nas. No i nic nie widać. Zobaczcie, co za masakra jest tutaj z tym AC, naprawdę. A ten balkonik tutaj jest taki malutki, że ledwo udało mi się krzesło z pokoju tu wcisnąć, bo tu nie ma krzeseł na balkonach. I tutaj już jest taka poręcz, że prawie że pod brodą się to ma. A pani dzisiaj była taka dumna, jak mi mówiła, że o, byś miała balkon, bo ja mówię, ja muszę mieć pokój z balkonem. Także zapłacę, żeby mieć pokój z balkonem. I pani była taka dumna, mówi, och, będziesz miała taki fajny balkon. No i mam, no ale taki, że czy fajny, no jest okej, ale widok ładny. Zobaczymy, co my tu mamy na śniadanie w tym Sofitelu. Śniadanie jest bardzo, bardzo długie. A tu było sushi, ale już się skończyło. Chyba zaraz dołożą. Mamy też dim sumę i różne azjatyckie potrawy. Proszę bardzo. Mamy też różne wspaniałe jogurty. Tak szybko idę, bo nie chcę za długiego filmiku robić. Bardzo dobry chleb tutaj jest. Wiadomo, francuska tradycja w Wietnamie. Takie małe French toast im robią. Nie jakieś takie wielkie jak w Ameryce. Pieką własne rogaliki i inne pieczywa. Co tu jeszcze mamy? Mamy też mnóstwo różnych sałatek. Jakieś nogi z kurczaka. Różne wędliny i też normalny bufet plus jajka oczywiście. Grzyby bardzo dobre są, bardzo dobrze robią, nie? Brukselka też jest super. Fajna ta restauracja jest. Oprócz tego mają jeszcze pizzę i flany. Już mało tej pizzy zostało. No jak mówiłam, jajka. Straszne tutaj jest zamieszanie. Proszę. I oczywiście pyszne sery. I świeże soki. Świeże warzywa. Owoce i tak dalej, a tu jeszcze mamy, pan robi sushi, okej, to będzie jeszcze świeże sushi na śniadanie, co ja akurat bardzo lubię, widzę, że tam jest ośmiornica, ej, i tak to wygląda, wiatraki chodzą, bardzo przyjemnie jest. Także witam, dzisiaj jest już tutaj poniedziałek,
Ale u mnie w domu w Kanadzie jest jeszcze niedziela i są dalej moje urodziny, trwają. Także teraz robię videos i cały czas mój telefon się nie przestawił jeszcze, nie wiem czemu. Chyba dlatego, że mam zrobiony na flight mode. No i jestem teraz na śniadaniu. To jest bardzo duży wybór tego wszystkiego. W ogóle lubię śniadania w Azji, dlatego że zawsze mają te elementy azjatyckie, a które ja wolę w śniadaniach. Ogólnie w kuchni wolę azjatycką niż jakąś tam amerykańską, powiedzmy, czy kanadyjską, czy nawet europejską. No i tak, a dzisiaj będziemy zaczynać podróż statkiem. Także około południa nas tutaj zabierają z tego ślicznego hotelu Sofitel. Naprawdę miałam tutaj bardzo good time. Załoga jest super, hotel jest piękny, jak widzieliście na moich załączonych obrazkach. Pool, znaczy basen na tarasie, pokój mój z balkonem. Ogólnie same pozytywy. No i dzisiaj zobaczymy, jak wygląda statek. Także mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakiś taki live feed przez internet, bo inaczej to zobaczycie to dopiero za miesiąc, czy nawet później. Także pozdrawiam z Saigonu, Sofitel Saigon Plaza i życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za uwagę.